Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Na wstępie chciałbym Was gorąco zachęcić do wsparcia kanału w postaci subskrypcji kanału oraz łapek w górę. Z pewnością zrobi mi się miło i będzie to motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dzisiaj mamy się wspiąć, już chyba tutaj nie będzie żadnych wrogów, na wieżowiec VNC. Dobra. Trzeba się porządnie rozglądać. Bo coś to tu było. Co dalej? Co dalej? Tam. Świetnie. I co to nam dało? Okej. Nie ma nic, żeby hak. A też w poprzednim odcinku w drodze przypomnienia, co mieliście już okazję zauważyć. Zdobyliśmy hak. Okej. Co my mamy? Dobra, mamy naszą dobrą broń. W dół nie zejdziemy. Już jak najbardziej. Coś mi się wydaje, że tu będzie pojemnik z inhibitorami. Dobra, może przejdźmy tutaj. Schodami. Zawalone, a właściwie zatarasowane. No było to do przewidzenia w pewnym stopniu. Dobra, lecimy. Nie gadajmy, działajmy. To jest pojemnik z inhibitorami. Dobra, możemy umiejętność, tylko teraz pytanie, w co pójdziemy? Ja bym poszedł w tą wytrzymałość jednak jeszcze, ona się bardziej przydaje chyba w tej grze. Ej, Den, nie przemieniaj się, nie w tym momencie. To nie jest dobry moment. Można przeszukać. Jestem na tarasie. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank? Muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Idę! Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Tam jest chyba ta katedra. Nie zostawcie sobie. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Lawan? A tu mamy coś do włączenia chyba. Podnoś to. Dobra. Co to uruchomi nam? Świetnie.
Na słowo honoru się złapaliśmy. Nie lubię po tych wąskich tutaj przemieszczać się, ale chyba... Co? Mamy tam doskoczyć? Czy to nie będzie nasz skok wiary? Dobra. Na razie nam idzie całkiem nieźle. Teraz pytanie, po co my byśmy mieli tam wchodzić? Strony. Świetnie. Nawet nie musieliśmy tam, ale pytanie, czy my w dobrym kierunku się kierujemy. Zobaczymy za moment. Dobra strona. Wygląda, że tak. To gorsze wykonanie oczywiście. Spoko, spróbujemy to lepiej zrobić, skoordynować, a już mówiłem, że ten hak jest całkiem prosty, jednak stwarza on pewne problemy. Nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać. Z nim trzeba jednak przycelować ten punkt. Drugie podejście, zawsze coś. Okej, tu. Spoko. A. Mamy przyjaciół, nie to. Tylko my chcemy łuk. Może zobaczmy sobie, jak te zapalające. No fajnie, dają radę. Czaj taki. Jakoś się boję tu zejść teraz. Dobra, spróbujmy na lampę. Świetne przejście. Ło, ale wielki. Brzmi, jakby gdzieś tu krążył. Nie
tu może dosięgnąć? Ma taki zasięg? Załatwimy go sobie łukiem. Też dużo nie korzystamy z tego łuku. A ty się gdzie tu chowasz? Przyjacielu, my tobie krzywdy nie zrobimy. Jeszcze trochę energii mu zostało. Ci ulećmy, ale... Musimy zejść do niego po uleczeniu. A on jest za drzwiami. Dobra, teraz trzeba zebrać wszystkie znajdźki, trofeum, bransoletka, tak. Tam mi ktoś wygląda na podejrzanego wybuchowego. Zmienimy w ogóle sobie na apteczkę tą wojskową, ponieważ ona zdecydowanie jest mocniejsza. Fajnie się świeci, fajnie. Dobrze, że go załatwiliśmy tak prosto. Nie było z nim żadnych większych problemów, a miałem nadzieję, że to tu już tylko nam spinaczka pozostała. Coś tu jest ewidentnie do zebrania. Czemu ja nie mogę? Schowany nóż. Pewnie od wybuchów się schował. I to by było na tyle. A nie. Przecież ja z tych noży nie korzystam. Zdecydowanie jeszcze za dużo czasu tracimy tutaj. W nocy. Ej, dobra, lecimy do tamtych drzwi, gdzie nasi przyjaciele się odzywali. Nie wygląda on na tego wybuchającego z daleka. Oni byli grubasami przecież. Jednak. Dobra,
nie możemy nic zostawić. Później nam wtedy brakuje na jakieś ulepszenia czy coś. Pytanie, czy my zdobyliśmy alkohol, notatka, szuflada. Tu jest wódka. A, to jest wódka ze Starego Świata. Chyba to była wyborowa, na styl wyborowej robiona. Kurczę, fajne akcenty, fajne, trzeba przyznać w tej grze. Dobra, stamtąd przyszliśmy, to tu nam pozostaje się wspiąć. Schmelz. Pięknie, bo ja tam nie doskoczę. O, już jesteśmy sporo wysoko. Kotwiczki też nie ma gdzie zahaczyć. Tu to nie bardzo, co tu nic nam nie da. Tam byliśmy. Tutaj musi być wyjście stąd. Potem tam i coś tam? Nie, nie sądzę. Po co jest ten podest? Aż ja bym się bał tu zaskoczyć troszkę. Kotwiczka, mówię, to w poprzedniej części była kotwiczka, tu jest hak. Polipa. Mówi mi, że tam. To już jest ciekawe, serio. Przecież wtedy, ale byśmy tędy doszli sobie, tu się wspięli, tu przeszli. To nam nic nie dało. Się dostaliśmy. Ach, ale macie podziwiać, jaka to jest wysokość. I w tym miejscu cięcie zrobimy, po prostu pokażemy drugie podejście. No i mamy, drodzy widzowie, drugie podejście. Tak się składa, że chyba od złej strony chcieliśmy tam się przedostać w górę. Tutaj mieliśmy już komunikat na radio, ale teraz, kurczę, ja zwątpiłem, czy to ta strona. Okej. Dobra, jesteśmy ciut wyżej. Chyba w tamtą stronę musimy się udać. Świetnie, kopniak na drabinkę. Zawsze to będzie łatwiej, gdybyśmy mieli wspać. Ale musicie przyznać, że ten lot w dół naprawdę był niesamowicie długi. Dobra, mogę tamtędy, ale co to nam da? Okej, czyli z tamtej bym musiał, ja tam doskoczę, pewnie. Dobrze, że jest ta barierka, bo tak byśmy spadli. Trzeba trochę się wczuć w ten hak. Pany gnoju, nie daruję ci, jeśli coś jej się stanie. To wszystko twoja wina. Jak chcesz doić sobie na pewną śmierć. Ale jej w to nie mieszaj. Nie prosiłem jej. Spróbuję z nią pogadać. Zapomnij, wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa, na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj, i tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? To ty, sukin synu. Nie
może ci się to udać. A jednak dałeś radę. No, już musi być niedaleko chyba. Się jeszcze rozglądam, co tu jest do zebrania. Jakiś śmietnik do przeszukania. Zawsze to jakiś złom. Pytanie, czy my za ciężcy nie będziemy, żeby tu sobie podążać, tak? Tak na słowo honoru tu dostaliśmy się. Doskoczymy. Pewnie, czemu nie? Dobra, tu możemy trochę odpocząć. Mam wrażenie, że tu się robi coraz trudniej w tej wspinaczce. Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju, jedności. Łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów co chcesz. Nie lubię takich wąskich. Trzymajcie kciuki. Poszło. Nie wiem, czy dobrą stronę wybraliśmy. Ostatnia chwila. Nie wyobrażacie sobie, aż jak mi się gorąco zrobiło. Świetnie, i co teraz? Chyba tam jakoś w kółeczko. Na winklu. Było za pierwszym razem, ale niewiele brakowało. Co tu? O, ale fuksik. No nie, to musicie przyznać. Tu już naprawdę niewiele brakowało, abyśmy spadli. Teraz nie ma się czego złapać. Dobra, jest. Mamy to. Kaden, słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Co to już góra? Serio?
tam mamy się dostać? Nawet już wiem jak. Ta melodia nie wróży niczego pożądanego. Jastrząb nas zabierze z góry tam, chwyci nas pazurami i zniesie na dół. Zakład. Okej, tu sobie wejdę. Żebyśmy stąd nie zrobili znowu skoku wiary. Dzięki. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Ale trzeba przyznać, w nocy tu jest obłędnie. Z bliższa tu wszędzie zatrute tereny. Och. Będę tu się dostać wyżej. No nie, no nie ma wyjścia tu. Nie za bardzo doskoczymy. Czyli pod jakimś kątem by trzeba było skoczyć. A to przecież to było do łapania. A jak tam wejdziemy, to gdzie my to ruszymy? To jest też ciekawe. Dobra. Ryzykujemy. I mamy to. Mamy to, drodzy widzowie. Budynek VNC, wieżowiec właściwie zdobyty. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się! Świetnie. Posłuchaj, tak sobie pomyślałem. Radio Nowa Nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. Nie no, cały czas sprzyjamy z tymi. Frank, jakiej muzyki lubiłeś słuchać? Co? Ciekawi mnie, jaką muzykę puszczałbyś w swoim radiu. Nie mów mi, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, suki synu, nie wierzę! Dziękuję, Aiden. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę, co tylko chcesz. Aiden, coś nie działa. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden? Co ty zrobiłeś? Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Chcesz sam się wspiąć? Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. Pięknego dnia, Philedon. W
Frank wrócili. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna gromadzone są w kantynie. Wszyscy w potrzebie mogą zgłosić się do Nikolasa. Nie wyłączajcie odbiorników. Wkrótce wrócę z kolejnym przesłaniem nadziei. Na razie delektujcie się muzyką. Udało się! Hej, miło cię widzieć. A to za co? Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Loan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. O, zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary. Nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dotrzeć. Zwiało mnie na połamany transparent. Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty. Tylko im mogłam ufać na tym podłym świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź, idziemy. Chcesz kupić nowe tenisówki, teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loan, chyba... Szlak. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku, ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. Dobra, Loan. A tu jakby coś było... Dokładnie. Ulik sobie przeszukamy, a nie tak na chybcika. Dobra, ale chyba to wszystko. Gdzie jest Loan? Jak tam? Frank cieszy się, że ma kontrolę nad wieżą? Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Loan, skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? Dobra, otwieraj, otwieraj to, Aiden. Mamy jeden punkt umiejętności. Jeszcze raz wytrzymałość. Ja mam nadzieję, że będzie okazja zdobyć jeszcze inhibitory. Aha. Ślisk może nie... A po ścianach? Może się przyda, dobra. No chyba z Aidenem coraz gorzej. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Mhm.
Dobra. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Spoko. Dobra, tchórzu. Coś mi się wydaje, że czeka nas tutaj jakaś niespodzianka. Jest noc. Drzwi bez klamek. Pojemnik z inhibitorami. Spoko gro, ale to jest gdzieś wyżej. To jest to mieszkanie. Jestem w środku. Tak. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Fajnie. Ciekawe, czy działa. Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Męskie buty? Milusio. Troszkę wyżej ten pojemniczek z inhibitorami. Okej. Okay. Się na górę tu możemy jakoś dostać. A, dobra, jest tu schody. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. O, Lawan. Kto by przypuszczał? Znalazło się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. Musimy to jak przez tą... Aj. Lawan? Wyglądasz prawie na... na szczęśliwą. Fiszaj. Świetnie. Nie wiadomo, gdzie było zrobione chociaż to zdjęcie. A gdzie ten nasz pojemniczek? Przytulne gniazdko. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. No chyba to buty. Czerwony karton, pudło. Lawan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze, Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? Hakon! Ty gnojo! Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak, Lawan! No, a nie mówiłaś też, że zostawiasz tu inhibitory dla nas? Ile? 3 sztuki? Elegancko. Elegancko. Teraz już okej, nie przesadzamy, w życie idziemy.
Zdrowie zdecydowanie się przyda. Tak, tak. Myśl. Coraz częściej mamy te ataki po wzięciu inhibitorów. Nie wiem, czy nie trzeba ich odstawić. Dobra, możemy spadać stąd. Raz którędy windą. Chyba teraz już nas nikt nie zaatakuje tutaj. Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Serio, mam gdzieś tam polecieć? A nie ma tu nic ciekawego jeszcze do zdobycia? Ja bym jeszcze chciał w tym odcinku Loan oddać te buty jednak, mimo wszystko. No nic specjalnego tu nie widzę. Dobra, lecimy. Szkoda czasu. Spora ilość wytrzymałości. Kurczę, nie wiem, czy to był dobry wybór brać to bieganie, bo teraz mi myśli, że chcę biegać, a niekoniecznie chcę biegać, tylko się wspiąć po tym. Okej, udało się. Wyżej. Chyba musimy przejść na drugą stronę. Może byśmy sobie... Świetnie, mówię wam, te buty to nie był najlepszy pomysł, chodzenie po ścianach. Dobra, przelećmy sobie tu na drugą stronę. Wszyscy się tu zbiegną, pewnie. Już
żałuję tego wyboru z tym bieganiem. Żałuję po tych ścianach. Kurczę, może w ucieczce się przyda, ale... teraz niekoniecznie. Nie, to nie ten budynek, serio? Świetnie. A, dobra, tu bykców nie zabijamy może. Skopałem trochę akcję. Mieliśmy tu poczekać na Luan. A, dobra, siąść. Zdrzemnąć się może. Zobaczymy, co Luan po odpoczynku nam powie. Czy nadal będzie na nas zła? Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy... zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Luan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra. Możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Właściwie to... my... a, nieważne. O, wstydnij. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie łabędź. Łabędź? Tam, spójrz. Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Nawet tak. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona,
Zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. No i drzemka na tarasie. Dzień dobry, Villedor! Nastał nowy dzień w zupełnie nowym świecie. Nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Villedor. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś było. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebane. Uspokój się. Przyjdź do lepiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Dobra, niedługo będę. No, do Rybiego Oka udamy się już w kolejnym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się podobał i w tym miejscu będziemy się zwyczajnie żegnać. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!